Małgorzata Misiewicz, witam Państwa, Funduj TV. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy na temat rynku żywności jako alternatywie dla tradycyjnych inwestycji. Naszym gościem jest Michał Hołda, zarządzający funduszami BPHTFI. Dzień dobry. Panie Michale, z jakich powodów rynek żywności mógłby zainteresować inwestorów? Inwestowanie w żywność, choć często wzbudza wiele kontrowersji, może być naprawdę dobrym pomysłem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Na dobre właściwości dywersyfikacyjne żywności wpływa brak związku, czyli korelacji między zmianami cen żywności a zmianami cen tradycyjnych klas aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje czy surowce. Dzieje się tak dlatego, że ceny tradycyjnych aktywów inwestycyjnych kształtowane są przez cykl koniunkturalny. A na ceny żywności w największym stopniu wpływają zjawiska klimatyczne, społeczne czy demograficzne. Czym charakteryzują się inwestycje w żywność i kiedy warto inwestować w ten rynek? W długim okresie inwestowanie w żywność może wiązać się z relatywnie wysokimi kosztami utrzymywania pozycji. Jednakże po spełnieniu kilku przesłanek inwestycja w żywność może mieć duże szanse powodzenia. Po pierwsze, porównując przebieg indeksów klimatycznych w przeszłych latach, i porównując go z sytuacją obecną, możemy próbować ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia anomalii pogodowych w najbliższym czasie. Po drugie, na rynku żywności warto inwestować, gdy liczba pozycji spekulacyjnych globalnych funduszy hedgingowych jest relatywnie niska. A jak obecnie wygląda sytuacja na rynku żywności? Przebieg indeksów klimatycznych w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pozwala przypuszczać, że rok bieżący będzie równie udany jak rok 2007. Ponadto liczba pozycji spekulacyjnych globalnych funduszy hedgingowych jest na kilkuletnich minimach, co zazwyczaj towarzyszy dołkom tego rynku. To z kolei dobra wiadomość dla osób poszukujących alternatywnych inwestycji, takich właśnie jak żywność. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.